Witam Was serdecznie. Co my tam dzisiaj mamy? 26 stycznia 2014 roku, godzina 20. Martish News Live 2. Zaczynamy. Na początek powiem, że ostatnią audycję, tą pierwszą, czyli ostatnią, oglądało razem 35 osób. W sumie łącznie audycję Martish News Live, tą z poprzedniego tygodnia, zobaczyło 769 osób, a wszystkie audycje razem z zapowiedzią tego cyklu 1267 osób. Ja mówię o tych cyfrach nie bez powodu, bo chciałem Was namówić do tego, abyście przesyłali swoje informacje do tego YouTube'owskiego programu wędkarsko-informacyjnego. Myślę, że będzie coraz lepiej, że będzie coraz ciekawiej i coraz więcej osób będzie ten program oglądało, a dzięki czemu będziemy mogli przekazywać tutaj pewnego rodzaju informacje o wydarzeniach wędkarskich, o zawodach, o jakichś organizowanych przez Was rzeczach, o których stwierdzicie, że warto będzie poinformować innych ludzi. Audycja jest na żywo. W tej chwili ogląda nas tylko 4 osoby, ale to nie szkodzi. Myślę, że w przyszłości będzie dużo, dużo więcej. Co na dzień dzisiejszy przygotowałem Wam w takim tym głównym, jako główna informacja, to jest informacja bardzo dobra, ale oczywiście coś się tutaj krzaczy. Za chwilę o tym powiem. Ja tak czułem, że w pewnym momencie to się wszystko wysypie, że jak będę chciał coś pokazać, coś zrobić, to się nie uda. I tym razem się właśnie tak wydarzyło. Ale myślę, że za chwilę sytuacja opanuje. Chcę zacząć od zdjęcia. Takiego zdjęcia. Tak to wyglądało kiedyś. To jest miejscowość Recz, rzeka Ina. I powiem tak, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że przepławki nie są dobrym rozwiązaniem dla rzeki, dla wędrówki ryb, dlatego żeby te ryby mogły swobodnie wędrować na tarło. Nie są dobrym rozwiązaniem, ale o ile bardziej, to znaczy jak bardzo cieszy to, że w końcu te przepławki na tych naszych polskich rzekach zaczęły powstawać. Przysłał do mnie te zdjęcia kolega Paweł Urwentowicz, który mieszka w Reczu, koło Recza. I tam przeprowadzono inwestycję realizowaną przy udziale środków unijnych. Macie tutaj wszystkie informacje, nie będę tego czytał. Jeszcze jedna taka informacja. Tak wyglądało miejsce jeszcze kilka lat temu. Tutaj ryby miały naprawdę, szczególnie te ryby wędrowne, jak również wszystkie inne organizmy, które przecież migrują w dół i w górę rzeki, miały naprawdę duży problem z przepłynięciem tego progu. Teraz sytuacja się zmieniła. Mostek odświeżono, ale mniejsza o mostek. Mamy taką przepływankę na rzece Ina, co powinno cieszyć szczególnie wszystkich trociarzy, bo to właśnie o tych rybach chyba pomyślano, budując tę przepływankę. Tak wyglądają zdjęcia przepływanki w Reczu i to jest dobra wiadomość, aczkolwiek, jak powiedziałem na wstępie, lepiej by było udrożnić całą rzekę, zlikwidować te przeklęte betonowe progi, niż budować te przepławki. No ale cóż, lobby betonowe jest bardzo mocne, bardzo silne i wsparte dużymi pieniędzmi, więc takie rzeczy niestety nam będą fundować, ale o tyle jest dobrze, że teraz już obok tych progów wybudowane są tego rodzaju przepławki, które umożliwiają migrację ryb wędrownych i nie tylko ryb wędrownych, ale także innych organizmów żyjących w rzece.
To bardzo dobra informacja, informacja, która może ucieszyć. Taką przepławkę w Reczu na Inie wybudowano niedawno. A to już inne zdjęcie. O tym zdjęciu może kiedy indziej opowiem. Na razie wrócimy do... Ile wrócimy? To wszystko się, tak jak mówiłem, troszkę tutaj krzaczy, troszkę się opóźnia. Ale to jest na żywo, więc tak może być. Ja korzystam z aplikacji Google Plus Hangout, więc muszę ją obsługiwać tak, jak ona po prostu została stworzona. Teraz chciałbym przejść do Księgi Ocalenia. Jeszcze raz wrócimy do pokazywania zdjęć. Księga Ocalenia to taki mój pomysł. Pomysł na to, abyście przysyłali. To kiedyś jeszcze wymyśliłem, jak Martwisz, ten mój portal, działał bardziej prężnie niż dzisiaj. Wymyśliłem właśnie tę Księgę Ocalenia. Tam ludzie przysyłali zdjęcia do tej Księgi Ocalenia. Teraz chcę tę księgę reaktywować. Chodzi mi o to, abyście przysyłali do mnie na adres marfisz@marfisz.pl zdjęcia ryb wypuszczonych przez siebie, złowionych i wypuszczonych. Najlepsze zdjęcia, które według mnie będą najlepsze, zostaną pod koniec roku w jakiś sposób przeze mnie nagrodzone. Na razie, na dzień dzisiejszy, wszystkie te zdjęcia, które przysyłacie do mnie, będę tutaj pokazywał, będę wymieniał ich twórców. I wszystkie zdjęcia znajdziecie już w galerii zdjęć na portalu marfisz.pl, wędkarstwo i przygoda. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tej Księgi Ocalenia, tych, którzy zainteresowani są tematem przepławek, także odsyłam do swojego portalu marfisz.pl, wędkarstwo i przygoda, na którym teraz na głównej stronie jest artykuł Przepławki zło konieczne, bodajże tak się on nazywa. Jest to bardzo dobry materiał opisujący cały problem przepławek, tych pogów wodnych. Dla tych osób, które tym tematem się interesują, artykuł myślę, że bardzo ciekawy, a ci, którzy się jeszcze nie interesowali tym, no to zapraszam także do lektury, bo myślę, że warto z tym materiałem się zapoznać. Na głównej stronie marfisz.pl ten materiał znajdziecie. Przechodzimy do Księgi Ocalenia. Już wam udostępniam zdjęcia i mamy tak, to jest logo, to jest główne logo Księgi Ocalenia. Tak będziemy tą księgę oznaczać w internecie. Pierwsze zdjęcie, Adam Nowak z pięknym szczupakiem. Zdjęcie pokazujące wypuszczanie tego szczupaka. Jeszcze jedno ujęcie i za chwilę pokażę wam następną wypuszczoną rybę. Daniel Lewandowski na warcie złowił takiego oto pięknego suma. Ten sum także wrócił do wody. To bardzo cieszy szczególnie mnie, bo ja także lubię wypuszczać ryby. Lubię, kiedy ryba sobie po prostu odpływa. To jest kapitalny widok. Ci, którzy tego nie doświadczyli, zapraszam do tego, aby to wypróbowali. To także Daniel Lewandowski z pięknym okoniem. Jezioro Mostki takim okoniem obdarowało kolegę Daniela Lewandowskiego. Następne zdjęcie to jeszcze dalej Daniel Lewandowski, chyba z kolejnym okoniem, a może z tym samym. I dalej mamy jeszcze jeden kadr od Daniela Lewandowskiego ze szczupakiem złowionym na jeziorze Mostki 17 grudnia 2013 roku. To jeszcze jedno ujęcie prawdopodobnie tego samego szczupaka, raczej na pewno tego samego szczupaka. I kolejny kadr. Ja już myślałem, że to będzie kolejny nasz kolega, który zgłosił, ale to jeszcze Daniel. Mamy żwirownia Jaworzyna Śląska, sierpień 2013 rok, Krzysztof Olszewski, karp 6,5 kg. Piękny karpik. I jedziemy dalej.
żeby nie przedłużać. Łukasz Kaczmarek. Nie mam żadnych informacji na temat tego zdjęcia, na temat tej ryby. Jest jeszcze jedno zdjęcie od Łukasza Kaczmarka. Także ryba wypuszczona. Następna osoba, która zgłaszała zdjęcia do Księgi Ocalenia, to Michał Topolski z Okoniem. Topalski, przepraszam, Tupalski, no nie wiem, przepraszam, jeśli pomyliłem nazwisko. Może Tupaliński, być może coś namieszałem. Bardzo za to przepraszam, Michale, to jest szczupak. A to już kolega Wojtek Zgliński ze swoim szczupakiem, którego również wypuścił. Jest film w internecie pokazujący wypuszczanie tego szczupaka. I jeszcze będzie kilka zdjęć. Złowiony, wypuszczony na małej rzece, Wielkopolska, okolice Rabczyc, województwo podkarpackie. I tutaj muszę znowu przeprosić, bo coś pogubiłem, nie wiem, kto jest autorem tego zdjęcia. Proszę autora o skontaktowanie się ze mną, to zdjęcie podpiszemy odpowiednio na portalu marfisz.pl, wędkarstwo i przygoda. Teraz tak, kalendarz brań, bo kalendarz brań to bardzo ważna dla wędkarzy informacja. Mam tylko 5 kolejnych dni. 27 stycznia, poniedziałek, rano, brania dobre, że tak powiem. Wieczorem bardzo dobre, we wtorek 28 stycznia ranek, no taki średnio dobry, wieczór, można powiedzieć, że dobry. Środa 29 stycznia, ranek dobry, wieczór, no nieco lepszy, ale jeszcze nie bardzo dobry. 30 stycznia, w czwartek, ranek średni, wieczór brania bardzo dobre. I piątek 31 stycznia, ranek brania bardzo dobre, wieczór dużo, dużo słabszy, aczkolwiek jeszcze nie najgorszy. Ja postaram się na przyszły raz już lepiej wam przedstawiać ten kalendarz brań, bardziej graficznie. Na razie musiało tak być. Przepraszam, nie było na to czasu, żeby to wszystko zorganizować. Ja się tutaj jeszcze w tym wszystkim gubię, aczkolwiek już nie powinienem. Myślę, że następnym razem będę jeszcze lepiej przygotowany. Co poza tym? Poza tym jeszcze chciałem zwrócić waszą uwagę na taką jedną rzecz. Mamy lód. Na lodzie zawsze jest, no niektórzy twierdzą, że jest to bardzo, bardzo fajne łowienie. Ja nie przeczę temu, choć nigdy na lód nie chodziłem. Ale przede wszystkim na lodzie jest zawsze jakieś ryzyko i niebezpieczeństwo. Pod tym filmem, pod wyświetlaczem tego filmu znajduje się link do hangoutu, który mieliśmy niedawno na temat wędkarstwa podlądowego i tam na tym hangoucie na początku rozmowy bardzo dużo mówiliśmy o bezpieczeństwie na lodzie. Polecam wam bardzo gorąco ten materiał, tę dyskusję na hangoucie. Tam było omówionych bardzo wiele takich metod zabezpieczających wędkarzy przed różnymi nieprzewidzianymi, niespodziewanymi i niechcianymi zdarzeniami, które mogą się wydarzyć na lodzie. Naprawdę gorąco zapraszam do włączenia sobie tej dyskusji gdzieś tam w przerwie, przy kolacji, posłuchania tego, o czym było mówione. Naprawdę temat, można powiedzieć, że wtedy wyczerpaliśmy całkowicie. A jutro kolejny hangout o wędkarskiej tandecie, na który też serdecznie bardzo zapraszam, godzina 21, jutro 27 stycznia w poniedziałek. Jeszcze chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz, na marfisz.pl. Zainstalowałem niedawno pewną taką aplikację, która pozwala na korzystanie z forum na Marfiszu za pomocą smartfonów. Jest to Tatapalk, tak się nazywa to urządzenie. To urządzenie pozwala na śledzenie wątków na forum, które mamy zasubskrybowane, pozwala także na dopisywanie
swoich postów na forum, dokładanie nawet zdjęć do swoich postów. Jest to kapitalne urządzenie, kapitalna aplikacja, dzięki której będziemy mogli, będąc na rybach, kontaktować się z forum marfish.pl, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w dyskusji na tym forum. Ci, którzy oglądają moje filmy, którzy oglądają te, może jeszcze na początku nie bardzo udane audycje, bardzo chętnie z wami porozmawiam na forum marfish.pl. Czasami tam bywam, chociaż ostatnio bardzo rzadko z uwagi na to, że mam mało czasu. Ta audycja pomału będzie dobiegająca. Ja będę się starał za każdym razem rozszerzać wachlarz informacji, aby to było jak najbardziej ciekawe i abyście mieli co tutaj oglądać. Chciałbym, aby te informacje, które będę tutaj podawał, także spływały od was. Żebyście podobnie jak kolega Paweł Urwentowicz, który przysłał nam zdjęcia tej przepławki w Leczu, abyście przysyłali takie zdjęcia, takie materiały, o których warto będzie tutaj na łamach tego Marfish News Live opowiedzieć. Te informacje przesyłajcie na mój adres marfish@marfish.pl. To jest praktycznie w tej chwili najlepszy adres, pod którym można się ze mną skontaktować. Ja może nie od razu na wszystkie maile odpowiadam, ale na pewno wszystkie czytam i każdy mail, jeśli będzie tam jakaś podana informacja albo przesłane zdjęcie do Księgi Ocalenia, każdy mail będzie miał, będzie zakończony jakąś późniejszą moją akcją, moją reakcją, moją odpowiedzią. Żeby nie przedłużać i samego siebie nie męczyć tym, zapraszam was za tydzień. Postaram się już, aby tych informacji było więcej, ale też wy się troszkę postarajcie. Prześlijcie mi jakiś temat, podeślijcie mi jakieś zdjęcia, żebym mógł tutaj pokazać. Jeśli organizujecie jakąś imprezę wędkarską, ja wiem, że teraz jest jeszcze zima i tych imprez, zawodów jeszcze jest mało, ale jeśli coś takiego organizujecie, dajcie tą informację do mnie na marfish@marfish.pl. Ja tą informację przeczytam bardzo chętnie o tym opowiem i to przekażę widzom. Jak już wspomniałem wcześniej, wszystkie poprzedni Marfish News został wyświetlony przez 769 osób. Myślę, że ta liczba będzie w przyszłości rosła i że warto będzie tą drogą, tym kanałem przekazywać informacje dla swoich znajomych, dla swoich kolegów wędkarzy. Na dzień dzisiejszy to tyle. Dziękuję wam za uwagę. Dzisiaj mieliśmy 31 osób na żywo oglądających ten program. Ja myślę, że w przyszłości będzie dużo, dużo więcej. Postaram się uatrakcyjniać te swoje Marfish News Live'y, ale dużo też zależy od was, bo jeśli mi pomożecie, to te audycje będą szybciej takie atrakcyjne. Ja jestem sam, nie zawsze mam też czas na to, żeby zebrać jakieś informacje, żeby coś przetworzyć, coś zorganizować. Jest z tym dużo pracy, więc proszę o wybaczenie, jeśli na początku, w tych pierwszych audycjach będzie troszeczkę takiego niedobrego zazębienia, jeśli to wszystko nie będzie się ładnie układało. Myślę, że w przyszłości razem wspólnie zorganizujemy tutaj coś sobie, coś takiego fajnego, do czego będziemy chcieli zaglądać, do czego będziemy chcieli wracać. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Pamiętajcie, wybierając się na lód, o tym, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Czekamy do wiosny, czekamy do tego dnia, w którym będzie można spokojnie, normalnie pójść na ryby, nie martwiąc się tym, że jest aż tak potwornie zimno, że jest minus 11, bo u mnie tyle jest za oknem. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam za tydzień. Na pewno audycja będzie. Postaram się, żeby za każdym razem było coś ciekawszego. Wysyłajcie do mnie swoje zdjęcia do Księgi Ocalenia, bo ja bardzo lubię oglądać wypuszczane ryby. Trzymajcie się. Hej.